Cześć moi mili, witajcie w 123 odcinku Czchopa do Szlachcica. Jest ze mną dzisiaj Arek. Witam. Jest z nami kombajnista Oskar, który ma żółte papiery na kombajn. Mam. Na wstępie tego materiału chciałbym podziękować za 400 subskrypcji i chciałbym, żebyście zostawili łapkę, bo nagrywamy w ciężkich warunkach. U mnie jest 30 albo 40 stopni w pokoju i nie da się wytrzymać. Ale poświęcamy się i nagrywamy. Jesteśmy dzisiaj na sklepie, sprzedajemy klasa, nie no, żartuję. Powiększyliśmy header, znaczy kupiliśmy nowy, większy header. A ja dzisiaj kupujemy kombajn nowy, nówka sztuka, nieśmigany. Długo czekałem, aż on wyjdzie, bo poezja to jest. Bierzemy go, ale z takim zbiornikiem. Dobra, mamy pieniądze, więc możemy szaleć. O Jezus Maria, ale tak nie musi być taki duży. Marka Q. Będziemy dzisiaj kosić soję, więc będzie fajna akcja, dobra. Wstawienia Q. Numer to jest trzeci kombajn na dolnej farmie. Oznaczenia ostrzegawcze. Jakby pierwszy, stawiam go pierwszy raz, nie był użytkowany. Rok produkcji. Dobra. Dajcie mi te nowe drabina. Szkoda na drabina malowanie. Łe, brzydkie to jest. Tylny zaczep, tak, przedskładany, przedłużany, zabra, jakiś przedłużany, gdzie jest ten tylny? Dźwięk maszy masz włączony? Czemu? Tak się pytam. Rura największą chyba weźmiemy, jo? Jo! Szeroka tylnia oś, animation, interactive control, typ rejestracji, dobra, a czemu się pytasz? Tak się pytam, tylny. Dobra. Życzyłem je. Co dziś jutro jest? Żeby się znowu nie pomylić. Wtorek, jutro jest środa. Jutro jest środa, tak. Tak, życzyłem jej środy. No i kupujemy za 330. Jezus Maria, ale drogi to sprzęt, nie? No będziemy biedni. Kurde, nie klikłem, czekaj. Czemu tu nie ma kombinacji? No dobra, przejdziemy. Headery. Ile masz header swoim? Nie wiem, ale na pewno masz dłuższy ten. Chyba 13 godzinę, co? Koło zapasowe, ja niech jest taki kolor podwozia, jelonowski, John Jelowski. O, to jest caty. Dobra, jest i nasz bydlak. Oskar, widzisz naszego fajnego kombajn? Fajny, nie? Mogę wydać 9000? Jak się zapytałeś, to możesz. Na dłuższą tą rurę? Możesz. Dobra, ustawiamy go pod siebie. Nie no, jest, o Jezus. Japie. No jest moim zdaniem śliczny ten kombajn. Nie mogę się doczekać, kiedy wyjdzie jego wersja ulepszona na Interactive Control, ale jest po prostu poezja. A masz tak samo składaną rurę, jak ja? Ja. Możesz jechać, jedź do przodu, synek, jedź do przodu. O, ktoś napisał, także tą osobę pozdrawiamy albo nie. Zobaczymy. Ile ten twój kombajn będzie na godzinę? Nie, bo mam ustawiony na jeden. Na jeden. O, mam. 42. To on taki szybki? No. Matko bosko. W końcu klas tukano. Nie! Zaczep się, proszę cię. Dobra, klas tukano odpocznie. Czekaj, Oskarek. Macie chłopaki coś do picia? Ja nie. A ty, Arek? Kończyło się. Nie. Dobra, ja mam akurat do picia, także... Ah! Nie, to nie jest alkohol. Jak jeszcze muszę na wizji, to specjalnie otworzyć. Jedzim! Kurwa, jakie to jest niedobre. Ja pierdolę. A co masz? Energetyk na M. A. Dobra, jadę 32, także ty mi uciekniesz tu trochę. No dobra. Operowa, kogo ty włącz? Czekaj, o Jezus. O me. Także jedziemy. A ja nie mam kogutów tu w nim. Biedna dziewczyn. A nie mam z tyłu, a zapomniałem ustawić. A to potem się ustawi. Jezus, o pierwszy, ostatni raz. Ale mam przynajmniej kolejną puszkę do kolekcji, w mojej kolekcji małej. Czekajcie, muszę...
Także zapraszam na jutro. Oskar, wrzucisz odcinek? Postaram się, dziś wrzucę. No tak się. Dziś go wrzucę, a dam z uploada na ten. No, także zobaczcie odcinek z kolonii. Bo mnie o 13 nie będzie. Tak jest. Arku, jak tam? Arka trochę nie było znowu z nami, ale wrócił chłopak. Na kukurydzy był. O kurwa. Co? Znowu wylałeś coś? Nie, uderzyłem mocno. Generalnie dzisiaj byłem na rozmowach o światłowód. Chciałem, że o pracy i... nie robię. Nie, czemu nam drzewka znika? Nie, tu nie było nic drzewek. Ja tu drzewkę trzeba wsadzić. I najprawdopodobniej, że się odpuka, żeby wszystko doszło do skutku, najprawdopodobniej niedługo będzie światłowód. Jest taki jeden malutki problem, mianowicie muszę mieć zgodę od sąsiadki. A czemu? No bo idą górą, nie? A muszą przejść przez działkę, inaczej. Mast, od którego idzie światłowód, jest podłączony u mnie, ale idzie u sąsiadki jest. Znaczy to jest moja dalsza rodzina. Czekaj, bo coś więc... się odrąbało. Co jest? Korek, co się stało? Arek, ty jesteś z nami? Jestem, tak, jestem. Jak gadałem, że muszę 9000 wydać, no to mi się pomniejszył kombajn. O mamusiu. Dobra. Harpagany takie. Jest przez przypadek, myślałem, że na soja uschła, ale na szczęście nie. Nie wiem, ktoś tu pisze za mnie, przepraszam, jak to tur... Pojedziesz pierwszy? Ja się przycinam. No, ja mam robić sam... O, dobra, to jest 13 metrów. To piękny stuk słomy od Kubusia. Weź go rozwal tury tym headerem. Nie, tak, nie, ty jesteś dobrym kolegą, nie? Wykryj. O kurde. No, weź co, ja chyba od drugiej strony pojadę, bo mi się krzywo ustawił ten. Karek tam z boku łąkę nam niszczy. Także żniwa soi, a później pójdziemy coś jeszcze innego porobić. Ale to zobaczycie w dalszej części odcinka. Także dzisiaj wydajemy pieniądze, w końcu kupiliśmy nowy kombajn. Po jakim czasie? Długo nie było kombajnów. Yeah. Pytaj Kuchtę, ja nie wiem. No co, był Dominator, był Deutsch, Dominator, Tucano, Lekcjon i teraz piąty kombajn. Dobrze mówię? Chyba ja. Tak, bo trzy są aktualnie na farmie, jeden na górnej, a klasa nie ma. A Dominator nie był złym kombajnem. No. Dość zrobił robotę i mógł iść na emeryturę. Marku, jak tam Gruber daje radę? Nic tam się nie psuje w nim? Daje radę. Także no, będziemy coś na tym polu robić, ale to wszystko na wiosnę. Trzcina jest przerwana, kombajn się zapka, musimy czekać, aż pociąg przyjedzie, wiecie. Ile ty jest? Pijany. Na godzinę? Ja jadę 13. No. A ty? 15. No bo tam ustawiłem 15. Dobra, to będę musiał też ustawić 15. Gdzie? Ja mam... To jest nowy kombajn, on musi na wolniejszych obrotach jeździć. Trzeba go dokładnie... Gdzie ty jesteś? No, trzeba go dobrze ustawić. Będziesz poprzeczny jak tam robił? No dobra, ja zrobię. Ile już masz? O kurde, co ja bardzo fajnie sypię. Jedyne pole soje i żniwa zbożowe. Tony. Chyba 2,5. 2,5. Chciałem się poprawić, no. Się. Także żniwa w tym sezonie już będziemy mieli prawie zakończone. O, tam Arek z tyłu. Arek, ty to za chwilę skończysz chyba. Za chwilę. Nie wiem, nie powiem ci ile dokładnie, ale jakoś dużo. Przepuścisz mnie, czy... Co? Nie, ja mówię do Oskara, czy mnie przepuści. Bo on tak jechał, ja mówię, a przepuszczę go, ale potem. Dobra. A ty coś też te ci słabo rzuca tymi. No bo to jest nowe, więc ja tam mogę, że pośmieniam na inne opcje. Ale co jak co, ale Lekson jest pięknym kombajnem. No, ładniejszy od tego czarnego. Ale mi się na przykład rząd nie podoba. O kurde, czekaj, nie to piknęłem. O matko. Header się podniósł. Ale rząd jest ładny. Mi się aż tak nie podoba, ale nie narzekam, nie jest aż tak. Inne wersje moim zdaniem są gorsze. Nie no, w takich warunkach atmosferycznych to jest ciężko. Właśnie, ja mam wiatraczek, ale dobra, mi się go nie chce teraz przynosić. Na przykład chcieliśmy nagrać wam odcinek wczoraj, ale były problemy z internetem moim od Oskara. Razem stwierdziły, że nas nie lubią i nie nagramy nic.
jaja. Także będziemy musieli pomyśleć, gdzie łąkę zrobić. Chyba jakiś teren się kupi. Zobaczymy. Ja w dalszej części odcinka ja tak będzie... myślę, że na 32 łąka będzie dobra. Jo, i będziemy to kościć z jedną ten... Jakby tutaj zrobić? Przez chwilę myślałem, ale mam... Wiesz, pomysł, gdzie będzie łąka, o. Musimy iść nad 30 albo 25. 25 jest fajną opcją, a 30, wiesz co, tam jest cina odrosnie chyba. A tam była łąka już. No, tam była łąka też. Dobra, Oskar będzie ten. Ale opcja ci powiem nie jest zła, żeby tam wróciła łąka, jakbyśmy kupili to pole obok, nie? Ja bym chciał, że powiedział 25. Taka trochę większa łąka. Bardziej równa. Zobaczymy. Ja powiem po odcinku, jaki wpadł pomysł Kuba na fajną łąkę. Albo 72, albo 73. Ja będę musiał za chwilę po... O Boże, co tak? A 50% mam, ty jaki klakson tu jest. Dobra, zrobimy zdjęcie Oskarowi. No nie świeć mi, bo ja robię zdjęcie. Ja sobie świecę, nie tobie. Jo, dobra. Arku, bo ty jesteś mądrym człowiekiem, nie? Bardzo. Niedługo będziemy najprawdopodobniej jako seria z Arkiem wpadnie na kanał mój. Takie wakacyjna. Ale nie zdradzę szczegółów, ale będzie fajnie. A ja chyba wiem jaka. No. Taka, może nie seria, ale takie różne let playe. Pytanie za 100 punktów mam. Arek, ty ogarniesz moda kurs playa? Czy kurs play? Niezbyt. Dobra, tam potem to poprawię. Dobra, jedziemy dalszą stroną. Generalnie ja tu zrobię Oskar poprzeczny, dobra? Po serop. Dzięki za pozwolenie. Ja mam wyrąbane. No i ty tam nie masz kombajnu, nie? Ja mam kombajn, Maseja, przepraszam. Stoi się szepkami i odpoczywa. Właśnie, ty, Arek będzie miał, Arka udało nam się zatrudnić na stałe. Arek będzie teraz częściej wbijał na serwer. Ostatnie. No, także Arek niedługo ciągnik będziemy do ciebie ogarniać. Prowadzenie VS-ki, granie... Właśnie, jak ktoś chce do ETS-a, to wiecie, to Arek jest, ma... Arek szuka ludzi, tak? Rekrutację zrobisz? Obecnie całą flotę mamy zajętą, więc chwilowo nie. Ale zawsze można się zgłaszać, może ktoś się czasem zwolni, albo, no, albo będzie albo nowy sprzęt. Albo na etat. Dobra, ja się już będę. Albo któryś z kierowców pójdzie na, jak to powiem, na... L4, chorobowe. No właśnie, to może za niego wejść na ten czas. Pomysłów no Arek jest dużo. Arek, ty pamiętaj, im więcej ludzi, tym lepiej, nie? To akurat bym zostawił dyskusji, jeżeli dobra. Chodzi o MTS-a. No to ja, dobra, to się też zgodzę. O Boże, musisz jechać po polu, sąsiada. Muszę, bo stanę jak taka sierota. Ja? Jakby to tego nie stawiałem tu. Ale ty się komań stawiasz taka sierota. W ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale hit... Ja wiedziałem, że polski rząd i polskie sądy są głupie, ale to co zobaczyłem ostatnio dzisiaj na TikToku, co jest prawdą, po prostu rozwaliło mnie. A co? Rolnik. Generalnie sprawa tak. A to 15 zł, ja? Jo, no to był. Ja to widziałem chyba 3 razy, bo nie miałem. Mój mózg nie myślał, nie? Ja tak samo. Myślałem się przez chwilę, o co tu chodzi? Jak można podać kogoś do sądu, bo mu co rozwalił, ile to było? 15? 15 rządków. 15 kukurydzy. Tych. 15. Nie rządków, tylko kukurydzy po prostu. Roślinek, co rosły. No, pojedynczych po prostu kukurydzy. Jo. A najlepsze jest to, że tego podobno nie było, nie? I ile? I sprawa... Fajnie się tam cenią rolnicy, nie? Ale mogę zdradzić na przykład... nie wiem, czy Arek wie. Arek, ty jak będziesz miał wolny czas, bo ty tam za chwilę skończysz chyba, nie? A nie, tam coś trochę no, się stało. No, już chwila. Arku, jak będziesz miał wolny czas,
to możesz posprawdzać ciągniki wszystkie, jakie byś chciał, to ci się potem jakiś ciągnik wybierze. Ale tylko nie mów na wizji, bo to będzie niespodzianka. Ale tak, albo Arek, wiesz co? Albo dobra, nie, dobra, nie, nie, nic. Tak, zmieniając temat, ale dalej siedząc tak bardziej w publicznych rzeczach, takich wiecie, państwowych, to generalnie z moim potem jest fajna sytuacja, historia. Spokojnie stoi cały, na szczęście, tfu, odpukać, pomalowany. Generalnie sprawa wygląda następująco, tak? Że za tydzień, albo w tym jeszcze, albo na ten tygodniu przyjadą geodeci sprawdzać drogę jedną, nie? Bo jedę, bo generalnie u mnie rozwalona była studzienka, rolnicy, rolnik ją rozwalił, wiecie, tam, no zrobili ją w tym roku dopiero. I problem jest taki, że rolnik niby doorał się do granicy, że niby jest jeszcze w granicy. Ale my wszyscy uważamy, znaczy nikt z nas nie dał go do tego, do, no podał, no ale po prostu geodeci przyjadą mierzyć, bo będzie nowy asfalt w jednym miejscu dawany, że niby ten rolnik wszedł już jakby do drogi, co już jest droga państwowa, nie jest to prywatne jego, nie? Natomiast drugi sąsiad, od którego będę musiał mieć pozwolenie na światłowód, nie? Jest, słuchajcie ile, 5 metrów w drodze z płotem, nie? Więc najprawdopodobniej będzie musiał ten płot cofać. Jeżeli on go będzie cofał, to ja nie muszę mieć zgody nikogo, bo marsz będzie państwowy. Ale sytuacja jest taka, że chcą sprawdzić moją dróżkę. Tam, gdzie moi rolnicy dojeżdżają do pola, nie? Czy ona jest w polu? Znaczy, czy ona jest w granicach, nie? I co się okazało? Chcesz jeszcze hit największy? No. Nawet. Jeśli, bo kiedyś była taka sprawa, że rolnicy ją sprawdzali, podobno była dobrze, ale wiecie, to tam nigdy nie będziesz ludźmi mądrym i stwierdzili, że zapłacą nam, żebyśmy się cofnęli, nie? Żebyśmy rozwalili płot i nie było w ogóle płot, niech te tuje tam rosną, aż je rozwalą wszystkie i nic tam nie będzie, nie? No to myśmy się nie zgodzili, to było już kilka lat temu, więc stwierdzili, że no pójdą do, nie do sądu, tylko zgłoszą się do geodety, a wiecie jak to działa. Geodeta da mi jakieś głupie pieniądze i muszę to mu oddać, nie? Sprzedać, bo tak to działa, że to będzie musi być, ale to jest najważniejszy hit. Bo generalnie mogliby tak rolnicy zrobić, nie? A wiecie czemu nie zrobią? Bo główna droga dojazdowa jestem cofnięty o 5 metrów do tyłu, więc jakby mi tam rolnicy spróbowali tą drogę zabrać, nie? To moja mama powiedziała tak, weźcie się tą drogę, ja wam zablokuję główną drogę i nigdzie nie dojedziecie, nie? I temat uciekł i rolnicy się zamkli. Więc ja już się nie muszę martwić. No znaczy, bo jestem... znaczy u mnie jest też tak, że jak ja bym zaszedł, jak my byśmy byli, znaczy źli, znaczy, no nie wiem jak to określić, po prostu nie chcę tu przeklinać aż tak na odcinku, ale ten, jak my byśmy po prostu zamknęli drogę, bo dużo osób jeździ na łąki na łąki, wszyscy rolnicy, co mają te łąki, to muszę przez nasze pole i przez nasze łąki przyjeżdżać. Jakbyśmy mieli zamknięte, już nie pozwolili i tak dalej, to oni byli w dupie, by nie mogli dojeżdżać. No to u mnie jest taka sytuacja, że ja bym mógł drogę, wiesz, podrozwalić z przodu i pójść nim do przodu, bo to jest jeszcze wszystko moje. A wiesz co jest jeszcze większym hitem? Co? Że, bo widziałeś Oskar zdjęcia, że obok mój sąsiad też ma płot, nie? No. I mój sąsiad, jakby się wkurzył, bo to jest moja rodzina i my się trzymamy z nimi, nie? No. To jakby nawet nam kazali ten płot cofać się, nie? To wiesz co mój kuzyn powiedział? Co? Że on rozwali swój płot i pójdzie do przodu, bo on jest pół metra w granicy, przed siebie, nie? Także będzie na gorzej się rolnikom. U mnie ciekawie wszystko jest na wsi, nie? Światłowodem to jest po prostu hit. Na szczęście u mnie mogą go podłączyć, tylko muszę mieć zgodę. I inaczej, ja muszę mieć zgodę, co nie? No. Żeby pociągnęli kabel, a mój sąsiad, który jest moim kuzynem, musi mieć zgodę ode mnie, bo dosłownie 5 metrów idzie przeze mnie, nie? Więc jest ciekawie. Dobra, Masek jest tam. A tu takie, wiecie, czasami trzeba porozmawiać, co się dzieje w realnym życiu. O to w tym też chodzi. Lepiej porozmawiać niż się kłócić z ludźmi i robić jakieś problemy. Łe, dobra, ostatni przejazd, kombajn można zaraz schować. Ty to weźmiesz? Nie, ty tego nie weźmiesz na razie. Nie. No to się graliśmy. Czemu? Czekaj, tak się. Kończę już. Arku, dobrze ci tam poszło. Jak tam się jeździło Masekiem? Ty, jak to dziwnie wygląda teraz. No tak pojadę trochę dziwnie. Nie wiem, czy tak Masek, jak Masek.
Dobra, miałem coś postawić, ale potem mamy 20 minutę. Będziemy to starać robić. O, czekaj, Oskar! Ja zrobię takie zdjęcie. O, eleganckie. Dobra, kurde, mogę. Idealnie. Nie wiem, czemu ja rurę schowałem, ale dobra. Chyba nie ty idealnie. Jak cofnął? Omijaków nie można robić. Bardzo dobry, ja jestem tego samego zdania. Znam taką osobę, co by te omijaki, to wiesz co by zrobiła? Osoba, co umie kosić kukurydzę. Generalnie chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć. Polska w piłce nożnej są dziadami, naprawdę. I nie chcę więcej nic mówić. Ale Polacy w piłce nożnej to są dziady. Teraz ja dokończę. Bo jak ci, co koszą kukurydzę, to no to oni są tacy, że jak się szkolnica zrobi omijaka i będzie kukurydza stała, to ci, co na odwozach, to jeszcze z prezentą kukurydzy przyjadą. To u mnie jest taka sytuacja, że wszystkie polne drogi, co nie, znaczy u nas nie było nigdy takich problemów, że rolnik, wiesz, pozwala drugiemu przejść przez łąkę, nie? W większości. Ale teraz jest hit. Wszyscy łąki poniszczyli, jest kukurydzę posiali. I większe sprzęty, które się nie zmieścą u mnie, nie? No, moją uliczkę, nie mają gdzie jechać. Maskara, ja na ciebie nasypię, dobra? Nie sięgnie. On jest mniejszy chyba, jo? Jo, on jest trochę mniejszy. A spokojnie, mam tu 1000 tonę. Jezus, co ty, Oskar, tu za wigibaski robisz? Robię ten, żebyś mógł wjechać jakoś, a ty tu się... Ja i tak siedzę i patrzę, co się dzieje na... Generalnie weźcie zobaczyć jutrzejszy odcinek Oskara, bo jego święty troszeczkę powaliło, nie? Ugi bugi. Ugi bugi był, no akurat takie fajne. Dobra, Oskarek, pojedziesz z tym... Nie wiem czemu. Klasz musi iść na żyletki do sprawdzenia, bo jest długo, ma ten zepsuty zbiornik. Znaczy zbyt długo sypie. Skończyłeś? Co? Ja bym posłyszał. Skarek, skończyłeś? Tak. Ile tam jeszcze tego masz? Może coś klikam. 13 Jezus. Ton. Ta, tonę. Ten, tonę czysta było. Ale prawie mi się nabrał. Dobra, pojechałeś, teraz ja wjeżdżam. Cześć, Arek. Siema. Arek, weź wsiadaj do tego i pojedziesz na pociągi z tym, dobra? Dobra. Wjedziesz na pociągi? Wiesz chyba, nie? Wiem. Na tej po prawej czy na tej po lewej? Obok pola 56. Dobrze. Jezu. Dobra. Nie wnikam. A mówiłem, że to zrobisz. Czemu mi rura się zbugowała? No Jezus, czekaj! Wiesz co, ja z tym już nie jadę. Bo ty złożyłeś od razu na X, a to musisz na przykład musisz rurę skać, a potem złożyć. Boże święty, Kuba mnie zabije. Jezus, on zmarnował tyle czasu. Ale jedyny problem, teraz można powiedzieć, że te kostki, które rozwaliłem, od razu pójdą na do użytku. Żeby Kuba nie zaraz widział, ja? Jo, zaraz je wezmę stąd. Dobra, druga część odcinka, idziemy na farmę, drugi dzień testów. Tu widzicie, Klasz w nowym miejscu stoi obrażony, bo już nie będzie stał obok tutaj. Idziemy na testy. Dzisiaj testujemy czarnego kota. Optuma, nie no to nie jest Optum, to jest Case. O, dobrze, Optum, wstępny Puma. Czysto konny, taki moim zdaniem fajny. Arek, czy ty widziałeś, nie wiem, bo ty Arek tak zapytam się ciebie, widziałeś poprzedni odcinek mój, czy tak nie za bardzo? Wiesz co, niektóre oglądam, niektóre nie, jak roz poprzedni nie. Jakbyś chciał, to zobacz, jeszcze nie musisz go oglądać w całości. O, ładnie, w ogóle jest ładny środek z tego case'a. Środek odcinka, gdzie jeździmy Massey'em Fergusonem, dobra? Spoko. Albo wejdźcie, on jest w dużych ciągnikach, 8700, jakoś tak. Wypuściłem cię? Czy ja cię wyhamowałem? Oskarek, nie poprawisz tych kostek? O Boże, tu zarosło coś na chłopaki. Jak jedziemy wapnować jedno pole. Dobra, jedziemy fajnie, zostawiam 20. Tak, to potestujemy. Był masy testowany z siewnikiem. Tu jest testowany z bradarką, która jest nasza.
Więc o to się nie musimy nic martwić. Bo bradarka jest. Kuźwa, przyjechałem. Przyjadę, dobra, jadę drugim. Dobra, jesteśmy na polu i będziemy wywalać wapno. No, ładnie tutaj Kubuś porobił. Więc wapnujemy. Ten Oskar, co to, bo to tam, co sądzisz, że to mnie fajne? Miary, ja. Fajny kolor, moim zdaniem. No. To jest wersja by Kuba. Kuba ten, dobra. Ale jak tam zawiodłeś, czy jeszcze nie? Właśnie dojechałem. Dobra. A tam wysył na te pociągi, zaraz sprawdzimy, czy tam jest dobra cena za nie. Nie pamiętam, jaka była dobra cena za to. A ile tam długo ton jest? 45 900. Jezus, przepraszam, ile masz w zbiorniku, przyczepie? No to mówię ci. A, na jednej. Nie, ogólnie, 45? Tak. Dobra, dzięki. Dzięki, bo będę musiał sprawdzić. No, będzie trzeba jedną rzecz sprawdzić. No Kuba mi coś wysłał, szkoda, że ja nie widzę tego. Boże, co chwilę ktoś ode mnie pisze, nie wiem, ludzie wiedzą, kiedy do mnie pisze, jak ja coś nagrywam, Jezus Maria. Dobra, ja ten poprzez zrobię później, ja wjadę w kolejny przejazd. Jak tam, chłopak, jak tam pogoda u was jest? Opowiedzcie. Miarę. Basen już macie? Będzie się rozkładać? Nie wiem, macie czy nie macie? Ale co? Basen. Ja nie mam basenu. Koniec. Widza w kraju, nie ma. Przyjedź do mnie. I ostatni basen, co zniszczyli, to bociany. Znaczy, koniec. Co za... O Boże, no i wyobraziłem się to, nie? To znaczy, bo mi chodzi o to, że bocianów ogólnie ostatnio to jest coraz mniej w okolicy. A to on, to u mnie jest dużo. Kurde, rozwaliłem GPS-a, jak? Dobra, jedziemy. Serio? Ja. Mnie to... A czemu to? Właśnie nie wiem, bo się u mnie jest coraz mniej. Dobra, najwyższa cena 4. Mógłby któryś z was pociąg wynająć? 45, czeka, zrobię zdjęcie. Dobra, już to ogarniam. Ja tu naprawiam coś, co ty zepsułeś. Ja to zepsułem? Nie. No ja, że mój telefon stary jest taki. Nie powiem, że tylko co. Dobra, ile na optym fajny. Drugi dzień testów, kolejne testy będą dopiero na wiosnę, bo w tym sezonie jeszcze będzie jeden odcinek i to będzie, albo dwa, na pewno jeszcze będzie jeden odcinek. Dobra, jedziemy dalej. Jeden optum bardzo ładny. 17 miałem Sztojera i New Hollanda, 19, przepraszam, a w tym, no został tych trzech Sztojer, nie? W sumie tu też wrócił New Holland, ale w nowszej wersji, do Jaszka. Jaszka niestety dzisiaj z nami nie ma, ale Jaszek dostał ten porażenie słonecznego i jest, ma całe plecy spalone. Pierwszy raz Jaszek w tym roku ściągnął koszulkę i ma całe plecy spalone. Gdzie ja od ich czasu chodzę bez koszulki dziennie, nawet plecy nie spalone. Jak nie ma to jak wejść, jakiego matka wbije na odcinek. To się wytnie. On jest coś wytnie. W sumie on to stawi.
Gdzie ta przyczepy? Nie wiem. Dobra, tu są jakieś... Nie wiem, to są... A, bo to kiszanka, kurwa, tylko mi się nie renderuje. To? Jak to jest wyjść, pogadać z mamą na odcinku? Nie, no fajnie. Naprawdę. Polecam to każdemu. Chyba, że nie mam drzwi, które nie piszą tak. Maseja stawiam obok John, klasa. Okej. Okay. Na spod... Nie, braknie mi wapna. Serio mi wapna braknie? To będzie problem. O, dobra. A ty już wynająłeś, czuwcie? Tak, już wynajęte jest. Dobra. 20 stopni grzejesz. Nie, 17, jeszcze 20. Chyba tylko, że w realnym życiu mogło być tyle w pokoju moim. Chciałoby się. Nie, chciał. Moje największe marzenie jest mieć teraz klimę. Będę trzeba wygrać w totka i klimę postawić, znaczy kupić. No, także Optum mi bardzo ładny. Robi swoją robotę i to tak tacy tacy. No to jest brudark, ładnie mi wygląda. Większość naprawiłem tego, co rozwaliłeś, większość naprawiłem ja, ale Arek mi pomógł. Dobrze, że was mam, chłopaki. Przeżyjemy, przeżyję, nie? jak to zwierzęta w ogóle nasze? Ile ma który... ten John Deere? No, to dużo ma. Mógłby któryś wasz krowy nakarmić? Arek, bo... to bo ja komu odstawiam. No, jak już będzie jeszcze... O, matko. No dobra. Masz z tyłu tak... I pokaż mu ten mieszalnik, że tam mógł podjechać. No, ja go nawet nie ogarniam, wiesz? Ale co? Tego mieszalnika. No ty podjeżdżasz, klikasz R i już ładujesz TMR, bo on jest cały przerobiony. Przerobiliśmy już na TMR. Oskar? Co? Mógłbyś przyjechać do mnie tutaj z naszym samochodzikiem Bożym i 4-5 palet przywieźć mi? Nie chcę mi Johnego ustawiam. Matko, bo mi braknie wapnu. Weź tym MR, a nie dobra, jednak dobrze ustawię. No tam masz z tyłu JCB z paszowozem, nie? Bo... A! Z tyłu JCB. Ty już masz ciągnik odczepiony, bo Fendi, który jeździł zawsze z tym, został odczepiony. Znaczy Fendi, dobrze powiedziałem Fendi. Wyrwał się w końcu od paszowozu. Ja, wyrwał się. Ty go pokatujesz przy tym, no. Panie, polski święto trzeba katować. Fendi nie jest polski. No i nastała cisza. Ej, takie pytania za 100 punktów. No. Który z was wysłał zdjęcie Kubie? Nie, wcale. Wiedziałem. A ja... Bo on do mnie pisze, że nie wbija przez tydzień, nie? Ja mu mówię, że... Ja tak mówię, że on mi wysłał zdjęcie, a mój telefon stary jest taki zbugowany. Naprawione, że myślałem, że ten... Że co? Że ktoś to zepsuł. Że nie wiem, rozwalił sobie coś albo komputer mu papa. I tak patrzę i w pierwszym moim mózgu, kurna, ja live'a robię, który z was live'a ma włączonego. Także pozdrawiam Kubusia, już została sytuacja naprawiona. Dobra, jeszcze przejedziemy 13%, mam, nie wiem, zrobię tego i tak, ale wykończę to i będę kończył ten odcinek. 35 minut około 6. Tak moim zdaniem to... Co? Tak szybko? Minęło? No. 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 No ty wiesz, ty zacząłeś trochę przed nami, zaczęliśmy nagrywać, więc jakby tobie to wiesz, szybciej. No piękna brodalka, nie wiem, który raz używano, ale nie zbyt dużo. Znaczy, Kwiat ma coś otwierane, ja ma. Otworzymy na chwilę, nie. Posłuchamy dźwięków. Szkoda, że nikt nie spadł z dworu, ale okej. Okay. No, no naprawdę ten napój jest niedobry. Z cukrem jest lepszy. A ten jest bez cukru, a jest słodszy, nie? Polityka. Kurde, bym...
Albo wiesz co? Dobra, ja wiem co zrobię na koniec odcinka. Starczy mi elegancko. Kuba, znaczy Kuba, Jezus, przepraszam. Arku, co robisz? Merdaje. Arek, weź się za mnie na chwilę, dobra? Ten, daj mi, ja sobie jeden, dwa temery wrzucę krówką i będę kończył odcinek. Dobra. Bo ty mógłbyś pojechać bradarką na kupić ten? Taki trochę ten, bradarką pojechać kupić. Oskar, ty się nudzisz? Czym pojechać? Nie, bo no, masz odpiskuję. Optuma masz na polu, już tylko weź sobie tą. No, idź na pole 25. I tam wiesz, idź na sklep kupić jakieś 3-4 palety. Nie, może 5. Dobra, zrobimy jakieś 2 temery i będziemy kończyć ten odcinek. Pomieszamy trochę tego paszu, bo że matko, Ebrumi, ktoś trochę u nas czasuje. O, nasza piękna płyta sterta albo znaczy kiszonka. Przejechać się mam? No co ty robisz? No! Ja to nagrywam, wiesz? Wiem. Możesz trochę zemścić po tym, co mi na odcinku zrobiłeś. Dzięki. No nie zamykaj mnie tu. Ja się boję. Te krowy są zdrowe. Boże, jak się krowy właśnie obudziły na jedzonko. Boże, nie pamiętam, kiedy ostatnio temer kręciłem. Znaczy, kiedy ostatnio roznagrywałem odcinek z kręcenia temeru. Dobra, rzucę się. To taki mądry tu wzdłuż całego. Otworzysz mi tę brota? Nie. O Boże, krowa wyszła! Krowa wyszła nam, chłopaki, trzeba uciekać, bo nas leży zaraz. Weź mi otwór. Dobra, otwarłem sobie. Aha, bo ja latam cały czas, dobra. Krówki będą miały. Znaczy krówki, jak tam wygląda, krówki. Dobra, jeszcze jedną mi można dać. Boże, dwie krowy nam wyszły z obory. Jezus Maryj, chodzą sobie po tym. Boże święty. Co oni tam zrobili? Gdzie wy jesteście, was nie widzę. Ratuj to szybko. O Boże, chcesz go jak? Co wyście zrobili? Oskar, co zrobiłeś? Boże, ciąg nie miałby na testy, a teraz będzie musieli go kupić w częściach, bo został zepsuty przez Oskarka. Jak w garażu jest. Jo, co? A, już wraca na... O, piłka, pograłem w piłkę, chłopaki, bo tanie, bo za zimno już. Masz nieci chodź. No zobacz, chcę wsiąść do Fenda. Fenda zagram, do Case'a. Panią robotę. Arek, przejdź do niego, przejdź teraz do niego. No, na przeciwko wjazdu jest, no wjechał do garażu. No. Nie kłamałem, w garażu stoi. O! Wyszedł! O Boże, no to co fajnie, dzieci nie będziesz. Znaczy co? Niech to. Gdzie ty? Dobra, nie wniosłem. To są najgorsze. Gdzie jest ten traktor? Na starcie. Także ja już może nie będę przedłużał, bo już po prostu dostał przez słońce. Chodź tu. Także w tym miłym, pięknym, śmiesznym akcentem dzisiaj z nami był po powrocie Arek. Miło było. No, fajnie było. Był z nami śmieszny Oskar. Arek, chodź tu. Zostawcie łapkę w górę i suba, wbijajcie na kolejny odcinek. Pociąg, jak ktoś. Nara, elo.